wielce sobie cenił Józefa Piłsudskiego, oczywiście papieża, ale także kardynała Wyszyńskiego. Jesteśmy w roku wigilijnym przed beatyfikacją, więc trzeba by także wspomnieć o tym. Mówił o Ryszard Kaczorowski o żołnierzach wyklętych przez młodych, nazwanych niezłomnymi. I pragnął, by wszystkie ich groby mogły być odnalezione. Żadnej nagrody dać im za tę służbę nie możemy, ale trzeba przypomnieć ponadwiekową ideę ich działań. Nadzwyczaj trafnie sformułował to prymas tysiąclecia. Stefan kardynał Wyszyński napisał przed laty: dla nas po Bogu największa miłość to Polska. Po Bogu więc nasza miłość należy się przede wszystkim naszej ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców. Był też, to jest cytat z prymasa, był też Stefan kardynał Wyszyński autorytetem nie tylko w Kościele, ale dla całej Polski w bardzo trudnych latach walki o utrzymanie etosu narodowego, chyba takim jak dla mego pokolenia II Rzeczypospolitej był Józef Piłsudski. Stołecznemu miastu przywiózł krzyż Virtuti Militari nadany we wrześniu 1939 roku właśnie przez prezydenta Raczkiewicza już w Londynie. To trzecie miasto po Lwowie, po Verdun, które otrzymało to wyróżnienie. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas usłyszał, kiedy zamarzył, żeby w herbie Warszawy był umieszczony ten krzyż Virtuti. Usłyszał, że to jest, są zbyt wielkie koszty, a poza tym mieszkańcy są przyzwyczajeni do dotychczasowego wizerunku herbu. Potem wprawdzie do tak zwanego herbu wielkiego, używanego w nadzwyczajnych okolicznościach, rzeczywiście dodano ten krzyż Virtuti. Ale mimo wszystko zawsze pozostaje pewien niesmak. I jeszcze akt szczególny, który miał miejsce 15 października 2000 roku w Jasnogórskim Sanktuarium, kiedy został prezydent Ryszard Kaczorowski przyjęty w poczet konfratrów zakonu ojców Paulinów. I piękna jest jego modlitwa przed królową Polski, hetmanką żołnierza polskiego. Staję przed Tobą, Pani, z drżeniem serca, choć zawsze w życiu byłaś mi natchnieniem i patronką. Staję bowiem przed Tobą z modlitwą o sprawiedliwy ład polityczny w Polsce i na świecie. Bo tylko jego zaprowadzenie może zapewnić ludziom pokój, a wiem, że na tę łaskę Bożą nie zasługujemy. Mogę więc jedynie zwracać się ku Tobie, świadom dobroci Twojego niepokalanego serca i głębi miłosierdzia Bożego. Składam przed Tobą, Pani Jasnogórska, całą udrękę mego pokolenia w kraju, tułaczkę za granicą, składam krew przelaną przez Polaków na tylu frontach wojen XX wieku, składam udrękę obozów na wschodzie i zachodzie, składam krew przelaną po II wojnie światowej przez moich rodaków w kraju. Składam to wszystko przed Tobą, Najświętsza Maryjo Dziewico, i proszę, naród polski złącz w zgodzie i bratniej miłości. Polaków natchnij duchem wierności temu dziedzictwu, co Polskę stanowi. Młodzieży naszej daj zrozumienie, że być Polakiem to rzecz trudna, ale w każdym pokoleniu to rzecz wielka i szlachetna. Po raz pierwszy Ryszard Kaczorowski jako urzędujący prezydent II Rzeczypospolitej przybył z Londynu do kraju 22 grudnia o godzinie 13:50 samolotem
rządowym TU 154. Po raz ostatni, jako były prezydent, odleciał z Warszawy w tragicznej pielgrzymce do Katynia 10 kwietnia 10 roku o godzinie 7:27 samolotem rządowym TU 154. Wrócił via Moskwa 15 kwietnia. Trumna ze szczątkami prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego została wystawiona w sali pompejańskiej w Belwederze. W tej sali w 1935 roku była także trumna marszałka. Potem po mszy w Bazylice Świętego Krzyża harcerze zorganizowali nocne czuwania 19 kwietnia po mszy w katedrze Rzeczypospolitej pod wezwaniem Świętego Jana. Na lawecie armatniej przewieziono go do świątyni Opatrzności Bożej. I tam złożono przy dźwiękach marsza żałobnego Chopina. Tyle tylko, że to był fałszywy pogrzeb, ciała zamieniono. I odbył się później już o wiele skromniejszy pogrzeb powtórny. Spoczął obok księdza prałata Zdzisława Jastrzębie-Speszkowskiego i poety księdza Jana Twardowskiego. A niszę grobową przesłoniła płyta z napisem Ryszard Kaczorowski, Białystok, Katyń, ostatni prezydent II Rzeczypospolitej, przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego oraz dodatkowy napis: proszę przekazać w Londynie podziękowanie za przechowanie suwerenności Rzeczypospolitej. To były słowa, jakie do Ryszarda Kaczorowskiego wypowiedział Jan Paweł w Białymstoku w czerwcu 1991 roku.